Co sądzi o Alanie jako sportowcu po symulowaniu kopnięć jaja? Ile tak naprawdę wyhaczył tych dupeczek z odcinków? Czy nie wstyd ci, że walczysz dla patologicznej federacji Fame MMA, czy hajs przekrywa wartości? Zaczynamy? Dawaj, lecimy. Zaczynamy, słuchajcie. Zaczynamy, bo tu już widzicie, atmosfera gorąca, bo sobie parę pytań zdążyliśmy już delikatnie tutaj rozszyfrować. Ale dobra, no to w takim razie rozszyfrujemy dla wszystkich. Skoro mamy kanał Tomasz Starara Extra, to również pytania na Instagramie tutaj dla Piotka. Dobra. Uwaga. Jaki inny sport, gdyby nie mógł wybrać sportu walki? Kurde, wiesz co, dużo osób mnie o to pytało. Co bym robił, gdybym nie podróżował i gdybym nie uprawiał sportu? No. Ja nie wiem. Naprawdę nie wiem, co bym mógł robić, bo... A co innego umiesz? Co innego potrafisz? Właśnie nic chyba. No właśnie, wiesz, mamy ten sam problem. To jest przerąbane, bo tak naprawdę wiesz, ja sporty walki były gdzieś w moim życiu od zawsze. Tak już pod względem zawodowym to od chyba 12 lat. Podróże teraz to jest moje całe życie praktycznie. I ja sobie nie wyobrażam, co ja bym mógł robić, gdybym tego nie robił. Ja bym po prostu właśnie wciągnął w melanż i by było po mnie po prostu, bo nie, wiadomo, też lubię się napić, lubię sobie iść na imprezki i tak dalej. To jest takie moje hobby. Ale pod względem zawodowym, inny sport, no nie wiem, mi się tak żaden, szczerze mówiąc, nie podoba poza sztukami walki. Ja zawsze je lubiłem bić, zawsze. Lubisz piłkę nożną? Kurde, tak pół na pół, szczerze mówię, nudzi mnie po prostu, nudzi mnie piłka nożna. Wiadomo, jak gra reprezentacja, zawsze oglądam, bo, znaczy zawsze, jak są jakieś mistrzostwa, to oglądam, bo tak, takie jakieś eliminacyjne, to mnie tak nie ciekawi nawet, ale... Piotrek, nie wyobrażam. Ja coś powiem. Ja też lubię gadać, ale na pierwszym pytaniu po co się dzieje. A, dobra, lecimy. Ja też lubię gadać, nie? Dobra. Ja też lubię gadać. Kozy Kołobielska pozdrawiają. Pozdrawiam. O, co sądzi o Alanie jako sportowcu po symulowaniu kopnięć w jaja? No to było bardzo słabe, bo to się zdarzyło nie na jego, to już nie była pierwsza jego walka, w której to robił. Nie doczytałem do końca, pisało dla mnie paruwa na końcu, ale to... Nie chciałem być sugestywny. Nie, ale to było słabe, bardzo to było słabe. Tym bardziej my sobie to na face to face tłumaczyliśmy. Ja mu wyjaśniałem, że to było jako sportowiec. On mówi, że jest sportowiec, ten wieloletni, ma dużo zawodowych walk i tak dalej. Jak się zbija fronty, to się zbija w bok, nie zbija się na dół. Moim zdaniem to było celowe zachowanie i no i co, no. On mówi, że to tak wychodziło w walce i tak dalej, że to było tak szło jak szło, ale moim zdaniem to było celowe zachowanie. Czy żeby, będzie, żeby łapać tlen. Czy będzie więcej odcinków jak ten z Laosu? Z pizzą. Zjadłem sobie pizzę z grzybami i kręciłem, wiesz, co się dzieje. Dokładnie wiadomo, że ja w oczach widziałem co innego. Okay. Ale opisywałem ludziom, co widzę. Tak, myślę, że jeszcze takie będą. Na pewno będą. Okay. Nie wiem kiedy. Na razie w Europie na pewno nie. Może jak wrócę do Azji, jak będzie okazja. Ile tak naprawdę wyhaczył tych dupeczek z odcinków? To są właśnie te pytania, na które się śmialiśmy, zanim odpaliliśmy jeszcze kamerę. Tak, ja wiem, że pokazywałem dużo pięknych kobiet, naprawdę pięknych kobiet. Od razu powiem, nie ze wszystkimi mnie łączyło to, co myślicie. Z niektórymi tak, z niektórymi nie. Niektóre po prostu, z niektórymi po prostu fajnie spędzałem czas, miło, gdzieś tam sobie wychodziliśmy i tak dalej i pokazywałem dziewczyny we vlogach. No ale ja wiem, do czego dąży to pytanie, to tak, z niektórymi mnie łączyło coś więcej. O. Opowiedz coś o swoim Sylwestrze w Kolumbii. Ja tego nie mogę powiedzieć. Ja tego czytam. Chcę powiedzieć tak, to jest zajebiste, jak ja czytam pytania od ludzi, bo są momentami rzeczy po prostu, w które się gryzę w język. No. Nie wypadło coś zapytać, a tu wycieram sobie wiesz co, miałem, gęby. Miałem game over już o 23. Zacząłem go za szybko, przesadziłem troszkę z paroma rzeczami i odpadka i nawet petard nie widziałem. No, tak się skończył mój Sylwester. Czy Alan ma lepszą stójkę od twojej? Czy ma lepszą? Nie wiem, czy ma lepszą. Na treningu podobno ładnie sobie leci i tak dalej. Wydaje mi się, że na walce K1 pokazaliśmy obydwoje z dobrej strony. Na pewno ma dobrą trójkę, na pewno. Ja mu tego nie odejmuję. Ale czy ma lepszą? Nie wiem, ciężko mi opisać. W którym kraju podobało się Piotrowi najbardziej? Ale to sobie o tym gadaliśmy na poprzednim odcinku. Tak, o tym gadaliśmy. To... Dla mnie Tajlandia to jest numer 1. Odsyłamy dalej. O, siema Tomek. Zatem siema. Zapytaj Piotka, jakby widział walkę w MMA? Sarara versus Fury. O! Dobra walka, nie? Dobra walka, no. Ale czy Fury trenuje? Tak chyba nie. Nie, no wiesz, problem bokserów w MMA jest taki, że mówi się, że oni mają stójkę, ale nie mają całej stójki, mają tylko ręce. A dobrze wiem, że jednak wejdzie kopyto, to się zmienia cała walka, dystans. Ale bokserzy nie potrafią kopać, to wiesz, bokserzy, oni mają słabe nogi, po paru kopnięciach to już by było, wiesz, odcięte by były te nogi, jakby nie patrzeć. Oj tak, oj tak. A jeszcze jakby tak, wiesz, jak ty byś kopał, to już w ogóle. No tak skromnie mówiąc. Tak. Dobra, ja tą walkę biorę jak chcesz, także myślę, że od ciebie również zielone światełko dostaję. Tak, wiem. Kiedy ostatni raz biłeś się w lesie?
To nie odpowiem na to pytanie. Dobra, ja mówię, zajebiście się cieszę, bo wycieram sobie gębę czymś pytaniami. Ja choćby kurwa ja sam pisał, to tak się wiesz, nie muszę tego mówić, nie? O, jak odbędzie się walka Alan versus Amadeusz, to za kim będziesz? No, nie, no nie z jakim będę, ale ja wiem, że tą walkę wygra Alan, na pewno ją wygra, no nie ma co ukrywać. No jasne, tak, nie? No nie ma co ukrywać, to myślę, że to będzie szybka walka, no. Dobra, czy planuje karierę zawodniczą poza Fame, na przykład w KSW też sobie o tym gadaliśmy. Jak znalazł się w Tajlandii, jak wpadł na pomysł kanału, też gadaliśmy. No, ale jak się znalazłem w Tajlandii, to pierwszy raz w Tajlandii byłem w 2011. To była tak przypadkowa sytuacja. Mieszkałem w Irlandii, mój brat poznał chłopaka, który trenował w Holandii. Walczył tam w Muay Thai. I mówi, a kurde, chcielibyśmy na taki obóz pojechać do Holandii. On mówi, chłopaki, jedźcie sobie do Tajlandii, jest taniej i lepiej. My nawet nie wiedząc dokładnie, wiesz, co tam jest w Tajlandii i tak dalej, my z bratem, że mam brata bliźniaka. No. I ona zawsze było tak, pomysł i drugi mówił, ty, dobry pomysł, a tak naprawdę wiesz, nie był dobry. Ale my się tak uzupełnialiśmy nawzajem. I było tak, dobra, odkładamy się, no lecimy do Tajlandii. I wiesz, pierwsza przygoda w Tajlandii to było, wiesz, my tam przylecieliśmy, to ta Tajlandia jeszcze była Tajlandią dziką, nie była taką jak jest teraz. Teraz to jest tak rozwinięty kraj i tak dalej, że wiesz, to jest w ogóle bardzo otwarty kierunek dla turystów. Teraz to tam jest mistrzostwo świata tak pod względem takim, że każdy może pojechać, tam nie ma się o co martwić. A wtedy jak my jechaliśmy, my nie wiedzieliśmy gdzie jedziemy, nie wiedzieliśmy, że czego się mamy spodziewać i tak dalej. Pierwsza trasa nam tam zajęła 2,5 dnia, żeby dojść do Tajlandii. Wszystko się tak pomieszało ze sobą, jakaś powódź w Tajlandii, tu jakieś bilety, jakieś coś. O, to była ciężka przeprawa, ale jak już dojechaliśmy, to i w ogóle te treningi były, teraz Tiger jest na przykład bardzo komercyjną szkołą. Tak, wiem. Teraz tam trenują setki ludzi po prostu, każdy może przyjechać i tak dalej. Wtedy jak my tam przyjechaliśmy, na grupie było 7 osób, 7 trenerów i jeden trening Muay Thai na przykład trwał 3 godziny. Mieliśmy dwa razy dziennie trening po 3 godziny. No to była Tajlandia taka jak była wtedy. Teraz dużo się tam po prostu zmieniło. Tam się odróżniało chłopców od mężczyzn. Tak, nie? Tak. Teraz się bardzo dużo zmieniło, to od razu o tym mówię. No. Dzisiaj już nie odróżnisz chłopca od mężczyzny, nawet chłopca od kobiety czasami. Tak. A zwłaszcza w Tajlandii. A zwłaszcza w Tajlandii. Tak, tak, tak. Tam są takie, są pewne kobiety, które są bardzo piękne, a nie są kobietami. Do was obu, czy znacie zawodników jarających ślugi? Ja wiem, chyba znam. No. Jaki to był ilościch? 8-9, ja jestem 8-5, więc możemy się tam chyba nazwać taką starą szkołą. Ja pamiętam jak byłem dzieckiem i wydawałem się, pamiętam tych starszych kolegów, kurwa, siedział w szatni ze szlugiem. No, wiesz, to jest Tajlandii? W Tajlandii jest grupa, na przykład wiesz, trenują, a trenerzy siedzą obok, coś kopcą szlugi, to tam, jeżeli jeszcze normalne papierosy palią, oni to takie, wiesz, jakieś słomki po prostu, nabite tylko tytoniem. To, no i co, jarają se. Oni w ogóle mają takie różne podejście do walk, tam wiesz, zajara se browarek, walka. Cyk, po walce od razu. Ja pierwsze co jak schodziłem z walki, na przykład jak to trener mi otwierał piwo i mówi pij. I tak to wygląda w Tajlandii. Da się. Rozniósłby Ferrariego w klatce w 30 sekund? Ja? No. Myślę, że na pewno. O, najładniejsza dziewczyna z twojej podróży to? Bella. Wiecie co? Każda była piękna. Nie ma co ukrywać, każda była piękna. Nie wiem jak mi się to udaje, że ja z moją facjatką przyciągam takie ładne dziewczyny. Każdego to dziwi. Ja sam się z tym liczę, że nie jestem jakiś urokliwy, żeby takie piękne kobiety przyciągać. No ale dziewczyna, z którą ja tak naprawdę poczułem coś tam takiego do niej, że naprawdę to było to była Bella w Brazylii. Była przepiękna, fajna, inteligentna. No ale mój kolega w niej był zakochany, także od razu krok w bok. Czy Piotrek zdradzi historię tatuażu na karku? Na karku? No nie, ja czytam. Którego? To Bedwoja. No to będą, co będę tłumaczył. Bedwoj. Jakiś obóz wojownika? Tajskie atrakcje? Będą na pewno obozy. W ogóle wylatuję do Tajlandii, chcę otworzyć tam swój hotel. Mam tam już wspólnika, chcemy wszystko tak zrobić. Teraz jest to łatwo do zrobienia, ponieważ w Tajlandii bardzo zły okres jest. Chcemy otworzyć hotel, a wtedy jak będzie hotel, będą wycieczki na pewno, będą obozy sportowe organizowane. Wiesz, ja tam po prostu znam już praktycznie wszystkich i tak dalej, bardzo dużo ludzi znam na wyspie i tak dalej. Mam bardzo duże możliwości i z tych możliwości trzeba korzystać. Właśnie, potrafisz po tajsku coś mówić? A takie bardzo podstawy. Tajski jest przejebany. Chodziłem do szkoły, chciałem się nauczyć i po prostu po paru lekcjach, chyba po 10 lekcjach sobie odpuściłem, bo zobaczyłem, że nie da rady. Po prostu, wiesz, w tajskim jedno słowo, wypowiedzenie w 5 różnych tonach znaczy coś innego. I ja w ogóle jak próbowałem rozmawiać, coś powiedzieć po tajsku, wiesz, no jakby na wariata się patrzą, bo zupełnie co innego oni odbierali niż ja to co chciałem powiedzieć. Także wiesz, to jest inna akcja. Tą samą znam ze strategii. Stójka czy parter? Parter. Zawsze byłem parterowcem. Po wyjeździe do Tajlandii zacząłem mocno trenować Muay Thai. W dwóch parterach się spoko czuję, ale zawsze moją pasją było jiu-jitsu. Czy kiedyś w ramach podróży wojownika skorzystałby z lotu w kosmos?
Wiecie co, ja też o tym gadaliśmy, że jak się skończą już kraje, tak, to może będzie trzeba na Marsa lecieć z podróżą wojownika. Wiesz co, ja tu nie wiem zupełnie właśnie jak się z tymi lotami naprawdę, czy one istnieją, tak szczerze mówiąc. Ej, tu już się co wcześniej śmieszkowaliśmy, zanim zacząłem czytać pytania, nie? Ale tego nie przeczytałem, bo na pewno byśmy się śmiali najgłośniej. No. Dobrze, że siedzisz. Także akurat. Czy w Tajlandii nadział się na Ladyboya? No, wiadomo. Powiem tak. Jak się jedzie do Tajlandii, jak ktoś jedzie pierwszy raz, nie ma możliwości, żeby rozpoznać to po pijaku na imprezie. No. Od razu wam mówię. Ja jak tam mieszkając, to ja potrafiłem z kilometra już rozpoznać, która jest dziewczyną, która jest ladyboyem. Miałem nawet koleżanki ladyboyów, z którymi wiesz, normalnie takie mieliśmy normalne relacje koleżeńskie. W Tajlandii ladyboye to jest normalna rzecz. Wiem, że w Europie dla kogoś bycie transwestytą to jest coś, nie wiadomo, inny świat, ale w Tajlandii to jest zupełnie normalna sprawa. Do tego się tam zupełnie inaczej podchodzi. Kto według niego z Fame MMA mógłby się bić na profesjonalnych galach? Może czy chociaż jest w ogóle jedna taka osoba? No na przykład no, Alan się bije, no to nie ma co ukrywać, on się bił na tych. Myślę, że Arab też tak. Sobie idzie coraz lepiej. Myślę, że na pewno nie wiem, czy skończy na profesjonalnych galach, bo pewnie Fame będzie był tam przebijał stawki po prostu tak. I bardziej mu się będzie opłacało tam walczyć. Ale naprawdę Arab ma fajne umiejętności. Myślę, że taki Gamu, znaczy Gamu teraz zaczyna oczywiście, ale ma umiejętności i na predyspozycję do tego, że jak będzie trenował, to mógłby walczyć też na zawodowych galach. Ale mi się wydaje, że Fame będzie trzymał wszystkich swoich zawodników tymi pieniędzmi jednak, no nie ma co ukrywać. Wiem, że wiele osób teraz twierdzi, że pieniądze to nie wszystko i tak dalej, ale to dogadają tacy ludzie, którzy nie mają z tym nic wspólnego i którzy nigdy się nie bili na przykład za darmo większość życia albo za 100 zł czy 500, a nagle by mieli do powiedzenia, znaczy nagle by mieli, że dają im duże pieniądze i wiesz, no... To jest takie gadanie tylko, no. Kogo uważa za najlepszego strójkowicza Fame? Myślę, że Alan ma największe umiejętności. To mi się wydaje. Tak, na pewno. Część albo specjalnie mijam, bo na przykład co sądzi o walce Cassie o Parkę, to sobie wspólnie rozmawialiśmy. No. A to będzie właśnie to, co na wcześniejszym roku tak, to będą mieli, no. Tak, także odsyłamy no właśnie, do odsyłamy, no. Tak. Jak następny przeciwnik, też o tym gadaliśmy, że właściwie whatever chyba, nie? Kogo mi dadzą, no. Skoro debił. Czy bił się kiedyś na ulicy podczas swoich podróży? To powiem ci, że to nawet u mnie dużo też wielu osób pytało. Mm-hmm. Nigdy mi się to nie zdarzyło, bo tak jak ci mówiłem, ja podchodzę, wiesz, szczególnie jak jestem w obcym kraju, jestem sam, to wiesz, ja nie będę do kogoś kozaczył, chodź się bić i tak dalej, bo później przyjdą w paru i mnie załatwią konkretnie. Mimo tego, że wiem co potrafię i w wielu przypadkach na przykład wiedziałbym, że mam nad kimś przewagę, to i tak wolałbym raczej uspokoić sytuację i po prostu się rozejść. Patrz, jakby ktoś się to ma nie cię słyszał. Kraj, w którym chciałby zamieszkać na stare lata, zaznaczyłeś, że Tajlandia, to będzie Tajlandia. Na pewno to będzie Tajlandia. Mam nadzieję, że za niedługo wszystko tam wróci do normy i... Ej, znowu ktoś miałby cię słuchał, czy ma z kimś spinę i chciałby to rozwiązać Fame. On mówi, że nie ma z nikim, nie? Nie mam z nikim. No. O, jakie miejsce do życia wybrałby w Polsce, gdyby nie było innej opcji poza granicami? Wiesz co? Nigdy nie byłem na Mazurach, nie wiem jak tam wygląda, ale Mazury mi się dobrze kojarzą, to musi być ładnie, chociaż nie wiem. Wrocław mi się bardzo podoba jako miasto, jest bardzo ładne. Nie wiem, może gdzieś nad morzem, nie wiem, ja bardzo lubię morze, ja jak patrzę na morze, ja siedzę na plaży, patrzę na morze, mnie to strasznie uspokaja. Także, a mam to samo, wiem, no, naprawdę, także, tylko że w Polsce morze, a to, które ja mam normalnie na co dzień w Tajlandii, to jest, też jest zupełnie inaczej, bo jak tam siedzisz pod palmą, na plaży jest słoneczko, a tu jedziesz nad polskie morze, parawan, brudna woda, i to na parawanę, silnica i wiatr, to też jest inaczej. Czułem, że będą tego typu pytania, nieco o tym gadaliśmy, ale szybciutko możesz też. Czy nie wstyd ci, że walczysz dla patologicznej federacji Fame MMA, czy hajs przekrywa wartości? Nie, moim zdaniem ta federacja, którą ludzie uważali, że była patologiczna, już z tego wyszła, bo już oni coraz mniej takich zawodów... Wiadomo, oni PR-owo się chcą budować. PR-owo się na pewno zmieniają, pod względem organizacji innym też się zmieniają. Ale a druga sprawa to jest to, co mówiłem. No, ja już mam swoje lata, ja już oficjalnie mówię, że ja robię to, żeby zarabiać pieniądze i sobie dobrze żyć. No. Także nie, nie jest mi wstyd. No. Czy Piotr chciał kiedyś zostać policjantem? Nie. Przenigdy. Wymień trzy kraje z najbardziej serdecznymi, miłymi oraz pozytywnymi. A, dobra, to się dzieje. Myślałem, że powiesz trzy, które mam topki. Nie, dla obcokrajowców. No to najbardziej ludzie. Pozytywni ludzie byli na pewno Tajlandia.
Birma. W Birmie ludzie są po prostu niesamowici. Naprawdę, no, teraz jest w Birmie niestety wojna domowa, strasznie się źle tam dzieje, mordują ludzi i tak dalej, bo wojsko przejmują kraj. Okay. Bardzo źle się tam dzieje, ale ludzie tam byli dla mnie niesamowici po prostu. Bardzo tani kraj, podobny do Tajlandii, chociaż troszeczkę inny. To jest taka Tajlandia 20 lat temu po prostu, jeszcze taka niezniszczona przez turystów, bo tam bardzo mało turystów przyjeżdżało. I gdzie jeszcze byli tacy mili dla mnie bardzo? Kurde, w wielu krajach byli mili, ale tak jakby patrzeć na to, gdzie się spodziewałem, że będzie słabiej, a było bardzo dobrze, to też była taka Kolumbia. W Kolumbii ludzie byli niesamowicie mili, naprawdę niesamowicie. Okay. Bardzo byli pomocni, ale moim zdaniem te kraje azjatyckie wygrywają na świecie. Kult buddyzmu, to co mówiliśmy, nie? Tak, właśnie, tam jest buddyzm, oni wiedzą, że jak będą dobrzy, to do nich wróci i to działa właśnie najlepiej. Byłeś w Mongolii? Nie byłem jeszcze. Może będę miał okazję pojechać. Rozmawialiśmy z Bilgunem, z tym, wiesz, który Bilgun, to taki, co jest... Tak, wiem, to i tak dalej, tak, no. Chcę zrobić taką wyprawę, właśnie żeśmy pojechali do Mongolii, a z kimś stamtąd to już w ogóle by było niesamowite. Myślę, że fajnie by to wyszło, no, ale jeszcze nie było i na pewno chcę zobaczyć. W ogóle chcę, wiesz, chciałbym sobie całą Rosję przejechać aż tam, do Mongolii, później jakoś inny i tak dalej. Kurde, są takie, parę jest takich fajnych tras, bardzo długich, ale to zrobię kiedyś. Jest pytanie, które wręcz mi korciło, żeby zadać, ale mówię, ugryzę się w język, ale na szczęście internet nie bierze jeńców, nie? Dokładnie tak. Jaki Piotr ma stosunek do aktualnej sytuacji na świecie i w nawiasie wirus, LGBT, poprawność polityczna? To są tematy, o których się nie mówi na internecie, bo dzieli twoich fanów. Ale nie, no co do tego pierwszego, ja do tego podchodzę tak, że ludzie mówili, że się nie da podróżować. Ja pokazywałem, że się da podróżować, że wszystko się da, czyli ja do tego podchodzę tak, że to jest, ale ja się tym nie przejmuję w ogóle. Wiesz, ja na przykład też to złapałem, to gówno w Brazylii, gdzie przyszedłem do moich kolegów, tam mówię, ty, mam. Oni mówią, co z tego? To jest choroba, jak każda inna, każdy ma. Trenuj sobie cały czas, rób swoje i tak dalej. Mimo tego, że byłem mega słaby i tak chodziłem na te treningi. No co, no jest jak jest. I ja się nauczyłem z tym żyć, w ogóle nie zwracam na to uwagi, robię swoje. I tak wszyscy możemy. Właśnie, kiedyś każdego przyjdzie. Ale to jest, wiesz, no to jest... Nie ma co zaczynać tego vlogu, bo żeby ci go nie zmonetyzowali, bo to jak się porusza niektóre tematy, to później monetyzują, a to jest właśnie taki temat. Jak się wypowie słowo klucze, dlatego go nie wypowiadajmy. Także nie ma co ciągnąć tego tematu. Cześć Piotrze, czy przyjąłbyś walkę z kimś z wagi ciężkiej, Fame MMA, Popek, Sheriga, Boxdel? Wiesz, powiem ci spoko, bo tak, przewaga warunków fizycznych, ale przewaga umiejętności. Przewaga umiejętności, tak, więc, wiesz, ja bym ich mógł kondycyjnie bardzo zajechał. No. To cały czas naprawdę generuje dodatkowe emocje. Tak. Walka Dawida z Goliatem, a jednak cały czas ten mały ma dużą szansę, tak, nie? Tak, ja myślę, że... Myślę, robisz? Myślę, że tak, no. Bierzemy, nie? Bierzemy, od razu. Jak się rozstał z BKS-em? Szkocja, Polska w Glasgow, pozdro. Szkocja, Polska? Czy pamiętasz Szkocja, Polska w Glasgow, pozdro? Byłem, ale ile lat temu to było, Jezus. Polska, Szkocja to było 7-8 lat temu chyba. Które miejsce uważa za odwiedzone, za niebezpieczne, to też sobie już pogadaliśmy. No to też było, no to od poprzednich vlogów odsyłam. No właśnie, odsyłam, ja po prostu tu głośno czytam, wiesz. A właśnie na ile to będzie podzielone? Na 2, 3? Na ile to będzie podzielone? Rozmówka nasza na 2, ale to już mamy osobne, nie? Aha, no. Piotrek, co to za firma w Tajlandii i czym będziesz się zajmował? To hotel, właśnie chodzi o hotel. Zobaczymy, czy się to uda, a tak mocno w to otrzymam kciuki, bo to jest jakiś... Ja to widzę ten biznes po prostu tak, że to będzie niesamowite, bo ludzie będą do mnie przyjeżdżali jako mnie, że wiesz, tak, do mojego kanału. Ja im będę mógł pokazywać Tajlandię, czyli miejsce, które kocham po prostu, pokazywać jaka ta Tajlandia przyjemne jest piękna. Pożytecznym, co? Przyjemne z pożytecznym, coś co na pewno mi będzie dużą przyjemność sprawiało. A to jest pytanie, które mnie zajebiście interesuje. Dawaj. Ulubiona kombinacja w kickboxingu? O, popatrz. O, wiesz co lubię? No. Lewy, prawy, dół, blok. No, taki prawie klasyk, jak to mówię. Klasyk, nie? Ale ja to tak lubię robić. Albo jeszcze wiesz co robiłem? Na przykład lewy, prawy podbródek, jak głowa idzie do góry i od razu flaki. Tak, to jesteś tak pięknie otworzony. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ale to wiesz, można mieć ulubione, ale kto to w walce zastosuje, to jest też druga sprawa. Tak, ja wiem. To już nie jest wtedy takie lekkie. O, z czego żyłeś zanim kanał wystrzelił w kosmos? A, no widzisz. Niewygodne pytanie. No ja wiem. Nie, no co, z czego żyłem? No co, mieszkałem w Anglii. Tam robiłem parę interesów. A tak naprawdę wcześniej miałem też odłożone, zanim kanał wybuchnął, to nie jest tak, bo tak, ten kanał tak naprawdę to ruszył może od roku. Tak dobrze, że mogłem sobie pozwolić na podróżowanie z pieniędzy z kanału. Wcześniej miałem tak, że odkładałem pieniądze, miałem na przykład w Tajlandii prowadziłem treningi jakieś personalne, jak ludzie przyjeżdżali, pomagałem wycieczki załatwić. Ja sobie tam rozwinąłem parę takich interesów, z których mogłem po prostu tam przeżyć i z których mogłem jeszcze odkładać pieniądze na kolejne podróże. I później jak ja ruszałem w podróże, to już podróże generowały kolejne przychody, z reklam oczywiście, no i to się tak wszystko zazębiało ze sobą fajnie.
Freak czy sportowiec? Sportowiec. Wiadomo. Kogo by obstawiał w walce? Khabib versus Oliveira? No kurde, chyba Khabib. No. Oliveira bardzo się cieszę, że zdobył ten pas, bo na pewno na niego zasługiwał. Jest naprawdę mega zawodnikiem, no ale myślę, że Khabib, wiesz, udowodnił już wiele razy, że jakiby nie był na niego kozak, no to i tak nie ma nikogo. Część pytań świadomie minęły, bo się po prostu powtarzały, część rozmawialiśmy. A chyba jest jeszcze jedno, które mnie też również ciekawi. Jeśli Fame mógłby ściągnąć każdego, to z kim by chciał zawalczyć, Piotrek? Kurde, wiesz, ja podchodzę do tego tak, że ja nie mam kogoś, ja nie mam do ludzi problemów. Ale nie trzeba mieć problemu. Ja się nauczyłem... Ja wiem, że walczę w organizacji Fame, że mówisz po fejmowsku, ale wiesz, jak to jest, nie trzeba mieć problemu, żeby z kim postulować. Tam każdy z tych problemów szuka. A ja się nauczyłem w Tajlandii po prostu tak żyć spokojnie, że wiesz, nie ma po prostu nikogo chyba takiego, love, z którym, no, dla mnie to jest, wiesz, spokojnie, wszystko można załatwić inaczej, nie trzeba się bić. Dogadamy się. Ale czy mam kogoś z kimś? Nie, chyba nie mam. Nigdy nie celowałem tak w nikogo, żeby, wiesz, że chciałbym się typowo z kimś bić. Nie mam takiej osoby, nie mam. Dobra. Nie wiem, ty miałeś na przykład w karierze typowo... Nie no, ty może miałeś inaczej, bo to... Mam paru, ja to wiesz... U ciebie było troszkę inaczej. No, jak mi zgadzasz pytanie, to będzie lista, ja to wiesz, a będziemy kurwa odkreślać, odhaczać, także tutaj akurat wiesz, nie? Ale to już będzie u mnie na vlogu, to już będzie u mnie. Dobra. U ciebie. To tak, no to kończymy u mnie. W takim razie co, tak jak poprzedni odcinek sobie kończyliśmy przed twoją podróżą, życzyć przed wszystkim. Bezpiecznej podróży. Dziękuję bardzo. Bezpiecznych powrotów, jak już wylecisz, żebyś jeszcze bezpiecznie wracał. A wy śledźcie, jak możecie na bieżąco, też zapraszam do siebie oczywiście. Oczywiście, że tak. Oddelegowujemy i co? Powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.